Siema, czwarta rano z wtorku na środę. Dzień do wyjazdu na zawody i 3 dni do startu. Ładuję węgle, żeby wagę zwiększyć. Także jak widzicie, węgle ładuję. Nawet w nocy wstaję specjalnie, żeby zrobić sobie koktajl. Co więcej, coś jeszcze nagram później. Teraz tylko sobie zjem, odleję się i tyle. Co ładuję w nocy? Ładuję banan z białeczkiem, na mleczku woreczek ryżu. Tyle robię o 4 rano. No, także jak widzicie, nie jest to kurwa kolorowe, tak jak wygląda u niektórych, bo jest to cały czas, ale przyjdzie dzień startu i będę wyglądał jak balon, a sam ten wygląd jak balon da mi dosyć dobre odbicie w koszuli, także 9:40, już jestem umyty, okąpany, broda już się nie klei, umyłem się. A propos brody, jak to jest, że kot ciśnie mi ciągle o tą brodę? No otóż, jak każdy ma swoje kompleksy, tak i on ma, i próbuję odwrócić te kompleksy właśnie zwracając uwagę na moją brodę. No, dlaczego ja mu na to pozwalam? Się możecie śmiać albo nie. Ja zawsze szanowałem ludzi z większą wiedzą ode mnie. Są dwie rzeczy, które do mnie przemawiają, jest to wiedza i siła. On te dwie rzeczy ma, ja się też sporo od niego uczę, dlatego przymykam oko na te żarty, bo normalnie gdzieś jakiś przechodzień, gdyby zażartował ze mną w ten sposób, że ktoś mi się spuszcza na brodę, dostałby strzała na żołądek i przypuszczam, że pierdziałby z gruzem jeszcze z tydzień. Natomiast no, z kotem trzeba ostrożnie. On mi się jeszcze przyda, ciągle się od niego uczę. I mimo wszystko, że jest taki chuj, jaki jest, jest taki brzydki, to go bardzo szanuję, dlatego ma też jakieś względy. A przy okazji sam nabrałem przy nim dosyć sporego dystansu do siebie i do tych wszystkich żartów, czego wcześniej nie miałem. I szczerze, życie jest o wiele łatwiejsze, kiedy można się pośmiać. Oczywiście we własnym gronie i osoby, które sobie mogą na to pozwolić. Co nie zmienia faktu, że i tak jest brzydki nadal i no, przyczepia się mojej brody tylko dlatego. To jest tak samo, gdyby jakiś facet bez nóg miał się śmiać z gościa, który kuleje. Taki jest właśnie kot, no. Jadę na zakupy, żeby zrobić już sobie na jutrzejszy wyjazd. No tak jak mówiłem, 9:40, mam już wbite 400 gram węglowodanów na dzisiaj. Planuję dojść do 1200. Ładowanie wychodzi mi zacnie. W piątek jeszcze ważyłem 111,5 kg. Dzisiaj na czczo miałem 117. Kurwa, 6 dni on zrobił 6 kilo, tak? To się na pewno tak nie da, to jest niemożliwe, nie? Co jeszcze? Odstawiłem orale. Mimo że dobre efekty są na oralach, to czuję się po nich niekomfortowo, więc jeżeli czuję się niekomfortowo mimo dobrych efektów, te dobre efekty zaczynają znikać na rzecz właśnie mojego złego samopoczucia, dlatego no, są rzeczy, które mogę, a których robić nie będę mimo lepszych wyników i będę potem się po prostu czuł chujowo, no. Natomiast mam inne jakieś tam, powiedzmy, zamienniki, ale to może kiedy indziej. Nie o wszystkim też będę mówił, żeby mi znowu ktoś nie zarzucił, kurwa, odpali insuliny tyle i tyle, a jeszcze poleca to ludziom. Nie, ja tego nie polecam i wcale nie powiedziałem, że nie biorę, bo gdybym powiedział, że biorę, to bym nie skłamał, ale nie powiem oficjalnie. Także co, no, rozpadało mi się tu trochę, kurwa, ryj już mam spuchnięty ogromnie od tych węgli, ale fajne nabicie jest, lepiej się siedzi w samochodzie. Jadę na zakupy, bo już mnie tam jakiś chuj czeka, żebym mu wyjechał. I tyle. Ja już trenować nie będę. Mamy chyba 3 bardzo fajne odcinki nagrane. Jeden z Michałem z Agresywnej Masy, wywiady. I 2 z KFD. Ukażą się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, także będzie co oglądać. Możecie śledzić KFD, możecie subskrybować mój kanał. Oczywiście możecie mi tam cisnąć, bo znowu dzisiaj dostałem pocisk, że i tak umrę na przerost, kurwa, serca od hormonu wzrostu, którego biorę tylko i wyłącznie w czasie leczenia jakichś tam kontuzji. No i tam różne takie, że pigularz jestem, bo jadłem witaminy z rana, nie? No, także tyle, no. Jadę, w pizdiet, nara. Kolejne ładowanie w McDonaldzie.
Będziemy już mieli coś około 600, a jest pół do 12. Zawiozłem koszulę do obszycia tego, co pociąłem, do lekkiego zwężenia rękawków. Co jeszcze chciałem powiedzieć takiego? Zastanawiałem się dzisiaj nad celem przyjmowania, bo jak już mówiłem, odstawiłem orale i czuję się o niebo lepiej, bo ten sam środek, który przyjmowałem oralnie, przykładowo metę, załatwiłem sobie iniekcyjną. I naprawdę podziękowały mi flaki za to, jem o wiele normalniej i mogę nie brać przez to żadnych środków, które miałyby mnie chronić właśnie przed skutkami ubocznymi orali. Natomiast komentarze typu, tak jak teraz na YouTubie przeczytałem, bo biorę pantoprazol ze względu na dużą ilość jedzenia, po prostu nieraz mam zgagę i refluks, a przeczytałem, że o kurwa, pantoprazol, to musisz mieć, chłopie, ciężko z żołądkiem. Dlaczego? Przecież to jest pantoprazol, to jest lek, który jest bez recepty na jakieś choroby właśnie refluksowe, żołądka i tak dalej. Ludzie, zanim pierdolniecie jakąś głupotą, poczytajcie o danym leku, no a potem się mądrujcie, bo nie wiem, co to ma na celu i każdemu też nie chce mi się odpowiadać, póki co jeszcze odpowiadam, ale za chwilę tym pierdolnę i dużo ludzi, którzy by chętnie skorzystali z tego, co ja wiem, nie będą mieli odpowiedzi właśnie przez takich kurwa jak wy, no. Idę żreć. Co mogę więcej powiedzieć? Idę żreć, idę robić wagę i idę pompować tą gębę, żeby była jak księżyc, kurwa, w koło brzegu i zrobię w końcu ten wynik. Nara. Jeszcze tak na szybko. Miałem już nie nagrywać, żeby nie było za dużo materiału, ale są 3 nowe kanapki w McDonaldzie. Jak ktoś nie wie, to już wie. Ja jestem chłopak z małego miasta i u nas takie rzeczy się pojawiają rzadko. Może gdzieś już były, ale już dzisiaj sobie skosztowałem wszystkie 3. Tak musiałem zrobić, więc znowu potężna dawka energii. Coś czuję, że zakończę chyba na 120 kg jutro. Nie mylić tego oczywiście z robieniem masy, bo to, co ja teraz robię, to jest typowe ładowanie węglowodanów, czyli cała ta moja waga, jaka się we mnie zbiera, to jest woda, to jest nabicie, która po zejściu, powiedzmy, do normalnych posiłków, ona automatycznie ze mnie zleci i będę znowu fajny fitnessiak. Już czuję, że sapię jak lokomotywa, już ta waga za szybko skoczyła, ale jest to mój cel na zawody i muszę to robić. Nie jest to fajne, fajne jest jedzenie tak naprawdę, ale nie jest fajne to, co się dzieje, kiedy nabierasz 6 kilo w ciągu przykładowo 5 dni, nie? Nieciekawie się robi, boli wszystko, mianowicie w sensie przepona, niekiedy od przejedzenia, aż oddechu nie idzie nabrać. Jeszcze coś muszę wspomnieć. Standardowo kolano rozpieprzyłem na przysiadach przed zawodami, bo musiałem sobie sprawdzić, czy w ogóle zrobię coś w tym trójboju, ale nie ma czasu na leczenie, natomiast jest znieczulenie miejscowe, bo ja farmaceuta, szaman i w ogóle takie rzeczy posiadam, więc znieczulenie sobie zabiorę, jeżeli będzie potrzeba, po prostu dam je w kolano i sobie wystartuję. I co? 600 gram węglowodanów mamy już nabite, następne 600 będzie w ciągu dnia. Już więcej nic nie nagrywam dzisiaj, bo kurwa, no zanudzę was wszystkich tym, no. Na razie.